naprawdę opłaca. Trzy osoby na ciebie, dwa kamerę serafin. Wejście ze strony Slipera, ale kombo zapodali jasnych win, gentlemani! Zostaliśmy w tym samym składzie i będziemy nim walczyć o najwyższe lokaty w Ultralidze. Seven skacze niczym żabka i flaszuje na drugą stronę. I to będzie drugi Quadra Kill, który dziś zobaczycie. Teraz Sevensa, co za piękna Tristana. Już w KNF mogliśmy wygrać na każdego, teraz będzie to tylko łatwiejsze. I zrobi to Juta! Nieprawdopodobne! W tym sezonie wracam do Ultraligi i zamierzam pokazać, że mogę być najlepszym w całej Ultralidze. Prysnął na Wild Scout i w tarapatach również rów! Prysnęło nam Forsaken, a Delikman się tylko rozpędza! W tym splicie pokażę innym midlanerom, gdzie ich miejsce i powalczymy o wysokie lokaty. Piękna szarża do przodu, laser za tym leci, kanonada z nieba próbuje ich zatrzymać, ale Forsaken jest nie do zatrzymania! Nie będziemy grać wybuchowo, a raczej będziemy grać mądrze. Wszyscy rozbici w pył przez Goldskille! I want to get my name out there in the Polish scene that people will look at as a good player. Poszedł również Landmorsk! ZTL wygrywa na wszystkich frontach! Chcemy walczyć o pierwsze miejsce w Ultralidze. Nie ma planu minimum. ZTL przejeżdża się po rywalach! Dalej są w stanie grać! Jest idealna pozycja teamfightowa dla Iron Wolves! I believe we massively upgraded heading into summer and we're ready to fight for the first spot. I zaczyna rozpędzać się za Wiconek! No drodzy widzowie, nie można tutaj powiedzieć o niczym innym, jako zdecydowanym zwycięstwie dla Team SK Gaming. Skład będzie gasił potężnie. Oni chcą wziąć najwyższą nagrodę, jaka w tym momencie jest dostępna na Rifcie. W tym roku przełamiemy klątwę lata.